to polski reskirunek to robił, to polsko ludność, która tutaj pomieszkiwała, do tego dokludziła. Zniszczyli nasza śląsko-erbowizna. Witam w Ostrostomili. Jadymy autobanom numer 4. Jadymy we administracyjne granice miasta Kanjin-Koźle. Tam kajmy rajzowali ostatnio, tydzień do zatku, czy tydnie do zatku. No ale nie jadymy do Kanjina, no do Koźla trochę niechaj na końcu, choć też nie do końca. Jadymy między innymi do Sławejcic i tak dalej, obić życie. Niektórzy myślą, co dzisiejsze miasto Kanjin-Koźle powstało ino ze pokuplowania Kanjina i Koźla. No, to nie ma do końca prawdy. W 1975 roku, kiedy powstało to miasto, pokuplowali Kanjin, Koźle, no ale jeszcze Sławęcice i Kłodnica. Cztery miasta i trzy dorfy. Cisowo, Miejsce i Lenartowice. Trzeba jeszcze wspomnieć, co w 1973 roku Blachownia, no to też dość znaczne było, dokuplowali do Kanjina. Dwa lata przodzi, zanim zmajstrowali dzisiejsze miasto Kanjin-Koźleja. No, słuchajcie, do Kanjina przodzi też dołączali dorfy. Do Koźla, no, w latach 50., co dzisiaj też będziemy gadać, też dołączali dorfy. Toż dzisiejsze miasto Kanjin-Koźle składa się ze roztomajtych miejscowości. Ja. Niestety te miejscowości zatraciły trochę swoją identyfikację. Były przeciwne kuplowaniu miast z kuli tego, co dzisiaj, kiedy ktoś jedzie do Sławęci, zgodo jedzie do Kanjina, albo ewentualnie do Kanjina-Koźla. No nie ma to prawda. Choć ci autochtoni, którzy mieszkają tam od lat, wiedzą, co nie są we Kanjinie-Koźlu, we Kanjinie, no ale we Sławęcicach. I dzisiaj głównie skupimy się na Sławęcicach, no ale też na rzece, na łodzie, na kanałach, na tym żywiole, na tej wodzie, kiero przepływo bezcołki dzisiejsze miasto. Toż najprzód Sławęcice, a potem jeszcze inksze Blachownia, Lenartowice i Kłodnica, a na koniec planujemy do jednej ze tajlów Koźla. To się mianowało kiedyś Lasoki chyba. To jeszcze będziemy gadać. Mam nadzieję, co nie wygoni nas burza, bo od 6 zapowiadają burze, deszcze. Jest gorko, 29,5 stopnia mi pokazuje. No ale nieczyste niebo. Nie widać klary. No, toż dzisiaj ostatni, trzeci tajlik. Choć nie wykluczą, co jeszcze kiedyś wrócimy do tych placów, co Peter Zdanowicz uświadomił mnie, co to są fest zwiedowne place i można jeszcze kiedyś wrócimy i zusammen z nim zmajstrujemy jakiś film. Toż jadymy jeszcze ponad 10 km autobanom. Zarodzki się przebija na trzeci pas, bo jada tu 90, żeby się skupić i jadymy. W cenzusie wszechobecnym z 2021 roku 2,86% personów, którzy kwaterują w mieście Kanjin-Koźle, zadeklarowało śląską narodowość. W Abszcimugu ze 20 marca 1921 roku 73% mieszkańców Sławęcic wyelowało za Niemcami.
We Kłodnicy było to 75%, a we Cisowej 70%. We Lenartowicach 51% było za Polską. We Miejscu 60% welowało za Polską, a we Blachowni 54% też za Polską. Place te zostały we Reichu, we Rumach nowej prowincji Oberschlesien. Place te leżą kole 70 km na zachód od Katowic. Sławęcice, Slavencic. Od 1938 do 1945 Ehrenforst. Po 1945 do dzisiaj Sławięcice. Leżą nad kanałem Gliwickim, Górnośląskim, inaczej można powiedzieć, i nad rzeką Kłodnicą. Od 1248 do 1260 miały miejski zakon, no ale obok miał go też ujost. I z kuli tego, co te dwa oszczotki nie mogły skutecznie korzystać z tego zakonu, w 1260 Sławęcice straciły go. Ponownie odzyskały w 1973, no ale ino na dwa lata, bo w 75, tak jak już powiedział, przykuplowali Sławęcice do Kandzina Koźlo. Tak jak proponuje Zdanowicz we swoim tekście, nasza rajza po Sławęcicach napoczynamy na wyspie. Są my tak richtig na wyspie, ja na rzece Kłodnicy. A co tutaj się znajduje? Neogotycki, rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, postawiony tutaj w latach 1864-69. Jednym ze fundatorów był książę Hohenlohe, który reskirował tym placem. Kościół powstał na placu trzech wcześniejszych. Pierwsze zmianki o farności to 13 stulecie, choć niektórzy twierdzą, co pierwszy oszczodek chrześcijański był już tutaj za czasów chrystianizacji cyrylo-metodiańskiej w 9 stuleciu. Między farą a kościołem mamy Engela. Anioła, który powstał w Gliwicach w 1903 roku i stał pierwej przy grabie od familii Hohenlohe w parku, do którego zaraz pójdziemy. Po II wojnie światowej znikł. Na szczęście przykrócili go nazot na początku lat 90. XX stulecia. No i nie stoi na swym pierwotnym placu, ale tutaj. Przed kościołem mamy jeszcze dzwon z 1555 roku. Nie pochodził on z tego kościoła, ale jeszcze ze wcześniejszego. Czemu on tu jest? W 1942 roku, podczas II wojny światowej, rekwirowali dzwony i między innymi ten poszoł miał iść na przetop na zbrojenia. No ale niekiedy się zachowały i dzwonią w innych kościołach. Okazało się, co ten dzwon był przy katedrali w Münster w 2009 roku, w 2019 roku tutaj taka nowina dotarła. Dwa lata nie skorzyj, ten nieużywany hań dzwon przykrócili nazot tutaj, no i stoi jako relikt. Sumy w angielskim parku, tak richtig to co z niego zostało. Pierwszy zamek piastowski stoi już tutaj prawdopodobnie w 13 stuleciu, we 14 po raz pierwszy wspominany. W 1827 zgorął po piznięciu od Pieruna. W 1830 Friedrich August von Hohenlohe Iringen na początku na tym placu budować pałac, który nawiązował do italskiego baroku. W 1936 skończył. W 1861 przebudowali pałac na taką rezydencję nieskoro klasycystyczną i ten pałac stał się jednym z najpiękniejszych na całkiem Górnym Śląsku. Mianowany był Śląskim Wersalem. My znamy Śląski Wersal. Ja ze Nojdek, ze Najdek, ze Sierklańca. Tam też
prawie nic nie ustało. Tutaj też w Sławęcicach był śląski Wersal. No i co dzisiaj po nim ustało? Boczny wchód. Kto to zrobił? No w 45 przyszły tutaj Sowiety, wiemy, niszczyły to, co było Dryny, no ale cała kubatura się ostała. Do lot 70. kiedy to Poloki, tak richtig cegła po cegle, rozebrali całki pałac i praje całki. Przyznali się, co zrobili i jakby no, pokazali, no, na ich niekorzyść to można powiedzieć zrobili. Słuchajcie, w to niszczył zabytki, bo durście godo i no komunisty, Sowiety. No, no ale we 70-tych latach, to już za czasów Gierka, za czasów Łodwilży, to polski reskierunek to robił, to polsko ludność, która tutaj pomieszkiwała, do tego dokludziła. Zniszczyli nasza śląsko-erbowizna. Zanim bandyty rozebrały pałac, pod koniec XIX i we XX stuleciu były tu ważne trefienia. Przyjeżdżał tutaj sam Kaiser Wilhelm II Hohenzollern, Kaiser niemiecki, no ale też Kaiser ruski Mikołaj II Romanów. W czasie II wojny światowej obradowali tutaj ważni wysocy dowódcy. W 1830 roku powstał tutaj dom dla zagrodnika, nieskoro klasycystyczny. Pod koniec lat 70. jeszcze fajniście wyglądał. Na początku XXI stulecia już zaczął popadać we ruina, a pora lot temu obejrzyjcie. Dachu nie ma, nic nie ma, totalno ruina ze pięknej chałupy. Zdanowicz o tym pisze w artiklu, tam są bildy, dzięki Peter, co żeś dał na to pozór, bo tak bych w ogóle tutaj nie kuknął. I w to zniszczył. Komunisty? We XXI stuleciu? No nie, no Poloki, które tutaj mieszkają we tych, we okolicy. Jo, filuja teraz kina chałupy, które powstały za czasów komuny. I hop, ze okna ryczą na mnie, czy ja mam pozwolenie na nagrywanie, to jest teren prywatny i tak dalej. Myślę, co temu chopu je gańba, co on to rozebrał. I z kulitego nie chciał, co by o tym gadać. Kto wszystko zniszczył? Czemu my nie mamy zoce do tego reskierunka, a czasem też do ludzi, do tej nacyje, do tych, którzy przybyli tutaj po 45 roku. Z kulitego, co niszczą nasza erbowizna. I da teroski bez las. Piero nie, jo nawet jo nie wtargnął na prywatny plac. Jo stał za płotem na publicznym placu. A prawo je takie, co z zewnątrz możemy wszystko kamerować. Piero nie, jak takie ludzie mnie nerwują. No ale widać, no nie wiem, na zicher nie wiem, no ale zdo mi się, co to był. Był potomek tych, którzy tutaj przyjechali we 45 i wszystko niszczyli. Mono i on rozbierał ten pałac od familii von Hohenlohe-Iringen. Dolosrzech. Kolejny akt zatracania naszej erbowizny. Mauzoleum familii von Hohenlohe ze końca XVIII stulecia. W ruinie. Nie idzie ani w leś. Grozi zawaleniem. Tak dbał o wszystko polski reskierunek. Hań mumy chałupa od zagrodnika. No i te komunistyczne bloki. Tutaj mumy folwarczne zabudowania. No a sam pawilon zagrodniczy mianowany szumnie Belwederem. I teraz mamy dwie daty. Kaś żech czytał, co we 1802 roku to powstało, no ale tutaj w tabuli je szrajbnięte, co w latach 1716-20 za czasów Hojma. Hojmowie byli tu przodziej przed familią von Hohenlohe, a jeszcze przodziej reskirował tutaj Jakob
Fleming, który był radcą na dworze od Augusta II Wettina, saskiego elektora i króla Rzeczpospolitej Łobojga Nacyjów. Fleming w latach 1706-10 wybudował tutaj pałac, który był też mianowany wersalskim. W 1782 roku zgorął i nie ma po nim tropu. Toż były tu dwa pałace i jeden zamek. Budynek fajny, choć niestety dzisiaj niszczeje i boja się, co będzie tak jak ze chałupą od zagrodnika. Ten plac związany jest ze Gryfin von Kozel, babą od Hojma, ze którą trafiał się tutaj August II. Ona była jedną ze jego faworytek. August II miał naprawdę moc roztomajtych lipstów i no takie fezbujne seksualne życie. Grudził ponoć miał, że kto przeczytał Uzdanowicza 365 bajtlów ze roztomajtymi babami. Wiadomo, no toż se forszczelujcie, jako to musiało być. Od 1940 roku niemiecki nazistowski reskirunek na początku organizowanie tutaj lagrów. Były tutaj roztomajte lagry. Ciągły się one od Blachownie, bez Kandrzin do Bierawy. I tutaj w Sławęcicach też. Po co te lagry? No, były roztomajte werki, te werki chemiczne, IG Farben, jeszcze roztomajte inkrzek. Ktoś musiał hań robić. No tutaj to był Arbeitslager, to były też jenieckie, przymusowej roboty, roztomajte. Ja. No i co hań ustało? Widzimy konstrukcję, no, albo to był tor, chyba to był tor, ja, bo tam widzimy nawiasy, tu musiał być mur. No i to będzie, podług mnie, wachtyżownia, kero te roski remontują. Nazistowski reskirunek skoncentrował tu pora 10 tauzynów personów. A po 1945 roku dodali przyszło wyzwolenie. No ale jakie wyzwolenie? Te lagry stały się lagrami komunistycznymi, albo sowieckimi, albo polskimi. I tak było na całkiem Górnym Śląsku. Tak było też tutaj. Pokazał, rzekł ino, kąsek z tego, co rzekł mógł pokazać. Po więcej, proszę was do tekstu od Petra Zdanowicza, linkuję w opisie do filmu. Działał tu jeszcze Robert Koch, no ale oni my osprawiali w zeszłym tydniu u Okanczynie, tam jego dynkmal na ringu noblista w Lazarycie. Lazaryt już nie istnieje, no ale budynek się ostał. Toż jadymy dalej. Teroski przenieśliśmy się do Blachownie. Blechhammer po niemiecku. Od 1973 Stadtteila Kandrzina. I co tutaj mamy? Muzeum, o którym rzek nie wiedział, a które dzisiaj jest zawrzyte, w bunkrze zorganizowane, a mianuje się ta ferajna, która to organizuje, Blechhammer 1944. Jeszcze drugo tajla, my hań przejeżdżali, też je taki bunkier, to chyba hań będą remontować. A tutaj mamy roztomajte rzeczy, wystawa mamy tako przed muzeum. I co tu mamy? Mamy tu elementa zestrzelonych fligrów ze 1944 roku. Muzeum jest związane ze II wojną światową i z bitwa o benzyna. O co się rozchodzi? No tutaj też mamy roztomajte inksze rzeczy. Tutaj był werk, który produkował, tak jak w Kandrzynie, dzisiaj w Azotach, syntetyczno benzyna. Tą samą metodą. Ja? No i z kuli tego były potrzebne też ludzie,
były tutaj lagry, o których już godał w Sławęcicach. Mamy tu w tych gablotach też roztomajte rzeczy z tych lagrów. Flaszki, sztućce, jakieś biksy po konserwach, ja roztomajte rzeczy. No i modele fligrów, tak dalej. No bo tu były naloty, tak jak rzekł Godow przy Tajliku o Kandżinie. To było to samo, naloty na werk we Blachowni, Blechhammer wtedy, w lipcu 1944 roku, naloty aliańskie, we których ludzie ginęli. Ja, to wszystko jest pokuplowane i myślę, co na ten temat godają tutaj w muzeum. W styczniu 1945 roku i lagry, i werk ewakuowali, no bo przychodzą tutaj Sowiety. Sumy w Lenartowicach. Kajżek was zabrał nad rzeka, nad pola. No ale to tu jest najważniejsze, najbardziej zwiedowne. Lenartowice związane ze Blachownią od 1954 roku. Od 1964 Waldbricken się mianowały. No i co tu mamy? Syfon, który przechodzi pod kanałem Gliwickim. Tu mamy kanał Gliwicki, górnośląski kanał. A tutaj mamy rzeka Kłodnica. Tutaj widzimy, co przełazi to z jednej strony na drugą. Hań, rzeka płynie w dół pod kanałem, a tutaj wychodzi do góry nad kanałem. Cud inżynierii. Są ino dwa takie place we całki Rzeczpospolitej. Jeżeli to jeden na Śląsku, nie wiem, to trzeba poszukać. I pora we całki Europie. A hań mamy cosik już fez modernego. Most nad kanałem Gliwickim. Grzeje fest, 33 stopni mi pokazywały parametra w autoku. A my jeszcze moglibyśmy jechać do Cisowej, która też była związana z Blachownią, a od 73 ze Sławęcicami, do miejsca, które po II wojnie było związane ze Blachownią. No ale jadymy dalej, do Kłodnicy. Bo na końcu jeszcze w Lasokach czeka na nos widz York. Kłodnica istnieje od 1303 roku. W 1970 Pieronie, muszę się trzymać za ten chód. Na szczęście, że go odzyskał. W 1973 roku Kłodnica dostała miejski zakon, a dwa lata nie skorzy już była w nowym mieście Kandżin-Koźle. Co tutaj mamy? Kościół z 1928 roku, rzymskokatolicki, pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. We Kłodnicy górnośląski kanał uchodzi do rzeki Łodry. Kłodnica je położono centralnie we dzisiejszym mieście Kandżin-Koźle. Idziemy teraz ku takiemu kamieniowi młyńskiemu. 1892-1945 Feldmühle Koźle Oderhafen gestiftet von Jelito. No i co tutaj mamy szrajbnięte? Widzicie to, ja? O, dobrze. Mamy prawda i to mnie raduje. 1863 Baptismus Silesie in Ducatu Magne Morawie, Pieronie, czyli chrzest Śląska we księstwie wielkich Moraw. Ja, Śląsk był ochrzczony 103 lata przodziej niźli. Państwo Polon, by my to powiedzieli, państwo gnieźnieńskie, państwo Mieszka I.
1250 miano Klodnicze 1617, Klodnic 1679, Villa Klodnic i 1945 Kłodnica. No i sumy w Lasokach. Lasoki od 1958, sum Stadtteilą od Koźla. No i sumy tutaj na rzece Łotrze. Niestety nie wypłynymy z kuli srogiego wiatru. Też żadny wiatr je. O 6 godzinie ma być burza. No i moglibyśmy kaś by nas mogło znieść. To już niestety z kuli pogody musimy to odłożyć na kejnedy. No i sumy tutaj na łódce od naszego widza Jorga w Marinie Lasoki. Idzie tu spać, idzie tu bytować, cały czas wszystko tu je. No i trochę więcej tych łódek tutaj stacjonuje, jest tu kemping, ktoś kto chce może se tutaj popływać. Tyle na dzisiaj, abonujcie mnie, filujcie na Facebooku i Instagramie, a my widzimy się nie za tydzień, bo za tydzień w sumie jeszcze na ferie, jak na 2 tygodnie wyjeżdżamy do Chorwacji, no i jeszcze na inne place, a za 2 tygodnie powinniśmy się trafić, są nie wiem kaj, no ale kajś na Górnym Śląsku. Chowcie się.